Konkurs na Szopkę Nowochódzką zrodził się w mojej głowie w 2004 roku. To wówczas przyszło Towarzystwo Miłośników i Rozwoju Nowej Huty na myśl to, aby zacząć tworzyć pewne inicjatywy, także plenerowe, które pobudzą wyobraźnię mieszkańców Nowej Huty. Podstawowym warunkiem naszego konkursu jest to, iż Szopka musi zawierać elementy architektoniczne Nowej Huty, czy to elementy sakralne, czy też świeckie. W mojej tegorocznej Szopce umieściłem elementy z Bieńczyc, ponieważ sam pochodzę z Bieńczyc i Nowa Huta bardziej kojarzy mi się z tymi elementami, a nie z blokami akurat. Jest tam mój dom rodzinny, stodoła, sklep mięsny, który prowadził wujek mojej mamy, kuźnia, remiza straży pożarnej z wozem strażackim, piekarnia motyki. Umieściłem również elementy budowy bloków, budowę arki, krzyż nowochódzki, szkołę z Bieńczyc, młyn napędzany przez wody Dłubni. W Szopkach zwykle umieszcza się jakieś ważne wydarzenia, więc przed domem stoi przyszły papież, który odwiedził nasz dom. Szopki z Nowej Huty robią coraz większą karierę w Krzysztoforach, w konkursie krakowskiej Szopki, które można oglądać w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, co nas bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Skoro wodem nam się i wesele kojarzy, i salto Konwickiego, i polonez z popiołu diamentu i z pana Tadeusza, co by, ten, gdzieś jest to wpisane. Grałem w takiej sztuce korowód kiedyś, austriackiego autora Schnitzlera, Artura Schnitzlera, który to miał bardzo podobną konstrukcję, że takie pary, występowaliśmy parami i zawsze następne sceny przeprowadzał, jedna z postaci przeprowadzała akcję w następne sceny, prawda? I to też tak, i tak się to zaplatało, te sceny, ci bohaterowie się zaplatali, podobnie jak tutaj w filmie. Stąd się wziął korowód. Dwa powody, dla których zaprosiliśmy Jerzego Sztura. Po pierwsze, premiera filmu Korowód w jego reżyserii, a po drugie, książka Ucieczka do przodu, Sztur w wywiadach od A do Z, pod redakcją Marii Malatyńskiej. Czy możemy na plakacie do kina? Tylko flomastrę. Proszę bardzo. Ja bardzo lubię spotkania po moich filmach. Takie jak dzisiaj. Bo tak, publiczność jest doinformowana, no wie, co akurat zrobiłem i na ten temat chce ze mną rozmawiać. A cały czas, jak się robi film, to się przecież czeka na ten moment, kiedy ci ludzie coś ci na ten temat powiedzą. Czy ty miałeś rację, czy wierzą w te postaci, czy wierzą w tę historię. To jest właśnie magia kina, że ktoś uwierzył w jakąś zmyśloną historię. Przecież to zmyślone wszystko jest, prawda? Że ktoś w to wierzy. I że ci ludzie potem zaczynają o tych moich postaciach, które ja wypisałem o tym piórem, że oni zaczynają rozmawiać, jakby to były żywe postaci, oceniać ich, prawda, od strony moralnej, od strony ich postępowania. No to jest ta magia, to po to się to robi. Temat Bożego Narodzenia ma szczególne znaczenie, prawda, szczególny wydźwięk i w związku z tym wszelkie pocztówki na ten temat zbierałem, ponieważ uzbierałem tego dość pokaźną ilość, więc miałem możliwość wyselekcjonowania poszczególnych jak gdyby etapów tego Bożego Narodzenia i to właśnie uczyniłem między innymi tu pokazując.
Boże Narodzenie jest takim okresem, że pięknym samym w sobie. Tym bardziej piękne jest to, że możemy je podziwiać na pocztówkach. Kiedy już od dawien dawna ludzie powoli zapominają o tym, że można wysyłać pocztówki. W grę weszły SMS-y, maile, a pan Stanisław dalej hołbi zasadę, że pocztówka to jednak pocztówka, kolekcjonuje je i zdecydował się pokazać tematycznie Boże Narodzenie. Wystawa jest podzielona na kilka plansz, od Adwentu po Pokłon Trzech Króli.